Jest to gospodarstwo, które było zamieszkiwane do 1947 roku, a dla zwiedzających zostało otwarte w 1952 roku. Skansen ten powstał jako pierwszy na wyspie. Torfowe budynki gospodarczo-mieszkalne znajdujące się na jego terenie powstawały w XVIII i XIX wieku. Są one przykładem tradycyjnej architektury islandzkiej. Wykorzystanie torfu do celów budowlanych wynikało z braku drewna. Kościół w tym miejscu istniał już w okresie wczesnego chrześcijaństwa na wyspie. Obecny pochodzi z 1834 roku. Ma torfowe ściany, które są regularnie poddawane renowacji. Niektóre elementy wyposażenia są starsze niż sam budynek kościoła i pochodzą z XVII wieku. Pomnik poświęcony pocztowcom.